Witam, to Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu dań. Pokazywałam już przepyszny gulasz z szynki wieprzowej i kapusty, ale z szynki wieprzowej i z kapusty można wyczarować dużo więcej dań i dzisiaj właśnie jedno z nich. Będą to panierowane kotlety z szynką i kapustą. Przepyszne, zdrowe, w miarę niskokaloryczne, no i mam nadzieję, że zechcecie je zrobić. Przepis i składniki znajdziecie jak zawsze na www.skutecznie.tv. A teraz filmik, w którym pokażę, jak rzeczywiście prosto je przygotować. Chodźmy! Przygotuję dzisiaj masę na mielone z kapustą i marchwią i z tej masy zrobię dwa różne dania. Dzisiaj jedno z nich. Potrzebuję 500 g białej kapusty i jedną taką dość dużą marchew. Kapustę oraz marchew ścieram na tarce o grubych oczkach, ale ponieważ ja za chwileczkę tak czy tak będę mieliła mięso, to skorzystam z maszynki ze specjalną nakładką i zetrę je w ten sposób szybciej. Chwila i gotowe. Kapustę i marchew odstawiam teraz na bok i zabieram się za mięso. Na 500 g kapusty biorę 500 g mięsa. W zasadzie może być to mięso dowolne. Ja najchętniej sięgam po wieprzowinę, bo jest taka lekko tłusta. Dzisiaj wybrałam szynkę, ale może być także karkówka bądź łopatka. Równie dobrze sprawdzi się wołowina czy mięso drobiowe. To danie bardzo uniwersalne. U mnie, jak wspomniałam wcześniej, szynka i teraz muszę ją zmielić. I za chwilę będę potrzebowała jedną dużą cebulę, którą można pokroić w kostkę lub drobno posiekać, lub tak jak zrobię to ja, pokroić na mniejsze cząstki, zmielić przez maszynkę i tym samym wypchnąć mięso, a cebula będzie rozdrobniona. Mięso z cebulą przekładam teraz do kapusty. Wyjdzie z tego taka dość spora porcja. Jak wspomniałam wcześniej, szykuję tę masę z myślą o dwóch daniach. Można jednak spokojnie tę masę zrobić z połowy składników, tyle że na marchwi tutaj nie oszczędzam, do połowy także dałabym całą marchew, lub potraktować tę masę jako danie dla większej ilości osób i w tym momencie tych składników po prostu nie zmniejszać. Teraz trzeba to doprawić. Dodaję sól. Ilość soli według własnych upodobań. Ja daję 3/4 łyżeczki. Łyżeczka pieprzu ziołowego. Łyżeczka słodkiej czerwonej papryki i pół łyżeczki mielonego ziela angielskiego. Bardzo lubię tę przyprawę do dań z kapustą i bardzo często do kapusty właśnie mielone ziele angielskie dodaję. Jeśli nie mam akurat mielonego ziela angielskiego, to spokojnie tę przyprawę pobijam i w zamian daję na przykład solidną szczyptę kminku i jedną łyżeczkę suszonego oregano. Jednak jeśli znajdziecie w sklepach mielone ziele angielskie, to naprawdę warto kupić tę przyprawę. Do tego dania bardzo dobrze pasuje. Teraz wbijam dwa całe jajka i wsypuję szklankę o pojemności 200 ml kaszy mannej. Coś musi tę masę zagęścić. No i całość teraz dokładnie mieszam równomiernie, rozprowadzając w masie wszystkie składniki i przyprawy i starannie tę masę wyrabiając. Najpierw łyżką, później jednak najlepiej ręką. 2-3 minuty w zupełności wystarczą. Jak widać, masa jest zwarta. Bardzo fajnie da się z niej formować dowolnej wielkości kotlety, pulpety, klopsiki. I teraz dzielę ją na dwie części. I z jednej części zrobię moje dzisiejsze kotlety, a drugą część pod przykryciem stawiam do lodówki i wykorzystam jutro. Masę rozprowadzam równą warstwą na dnie miski i dzielę ją na równe części w takiej ilości, ile chcę uzyskać kotletów. U mnie 6. I teraz zwilżonymi w wodzie dłońmi nabieram kolejne porcje i formuję kotlety. Formując, ubijam je ściśle, tak żeby były zwarte i nie rozpadały się podczas smażenia czy pieczenia. I można im oczywiście nadać dowolny kształt. U mnie takie owalne i lekko spłaszczone będą się szybciej smażyć lub piec. I gotowe, dobrze doprawione, pachną naprawdę obłędnie. I teraz można je pod przykryciem wstawić do lodówki lub od razu opanierować, już bez jajka, sama tylko bułka, tarta czy inna dowolna wybrana panierka, na przykład mąka ziemniaczana, jeśli chcecie bezglutenowo, lub mąka pszenna, mąka żytnia, mąka razowa, jaką wybierzecie. Mogą to być także pokruszone płatki kukurydziane, no wszelka panierka, jaka przyjdzie Wam do głowy. I takie opanierowane wstawić do lodówki, niech sobie czekają na swoją kolej do smażenia bądź pieczenia. Lub od razu przystąpić do kolejnego etapu, to jest do panierowania i smażenia. Tak dla formalności, panierowanie można oczywiście pominąć i usmażyć bądź upiec kotlety w takiej postaci, jak widać teraz. Ja jednak je opanieruję, bo będą się ładniej prezentować na stole. W dzisiejszej wersji wybieram mąkę żytnią. Dokładnie obtaczam w niej kotlety, strząsam nadmiar mąki i układam na przygotowanym obok suchym talerzu.
Jednego kotleta zostawię bez panierki i usmażę na sucho, to jest beztłuszczowo, na patelni o odpowiedniej powłoce dla osób liczących kalorie i pokażę, że jest to możliwe. No i porównacie sobie obydwa kotlety. U mnie wizualnie, a jak zrobicie sami w domu, no to także smakowo. No to zacznę od metody beztłuszczowej. Patelnię mocno rozgrzewam, to ważne, musi być mocno rozgrzana. I na mocno gorącą wkładam kotlet. Słychać, jak zaskwierczał. Znak, że od spodu szybko się zetnie i dzięki temu ładnie da się odwrócić. Teraz przykrywam i trzymam pod przykryciem przez jakieś 3-4 minuty. Pod przykryciem kotlet zacznie parować, warzywa zaczną parować i pod wpływem wysokiej temperatury i tejże pary w środku bardzo ładnie dojdzie, a pod koniec tylko zdejmę pokrywkę, przewrócę na drugą stronę i dosmażę z drugiej strony. No i tak wygląda po usmażeniu. A na patelnię dodaję teraz niewielką ilość oleju bądź oliwy do smażenia. No i smażę klasycznie na nie za dużym ogniu po 2-3 minuty z każdej strony do czasu, kiedy z zewnątrz ładnie się zrumieni, a w środku będzie usmażony i straci surowość. No i tak to wygląda. W mojej wersji usmażone, ale kotlety można również także upiec w piekarniku. Wówczas piekę w 180 stopniach Celsjusza przez jakieś 20 minut, ale tak naprawdę do czasu, kiedy w środku stracą surowość. Trzeba po prostu sprawdzić. No i w obu wersjach zarówno te usmażone beztłuszczowo, jak i smażone na tłuszczu prezentują się wspaniale. Pachną przepięknie, żałujcie, że nie czujecie tego zapachu i są naprawdę smakowite. Do tego lekko jędrna kapusta i marchew w środku, która bardzo wzbogaca doznania podczas jedzenia. Nam to bardzo odpowiada i ja zazwyczaj właśnie robię te kotlety w ten sposób. Podczas pieczenia kapusta i marchew bardziej mięknie. Gdybyśmy te kotlety gotowali, ale o tym w innym przepisie, to kapusta i marchew także zmiękną. W wersji smażonej, kiedy to kotlety są najkrócej poddawane obróbce termicznej, kapusta i marchew jest właśnie taka lekko jędrna. Gdyby Wam to nie odpowiadało, no to kapustę i marchew można delikatnie poddusić przez jakieś 10-15 minut w niewielkiej ilości wody pod przykryciem, następnie zdjąć przykrywkę, odparować, zostawić do ostudzenia i taką wystudzoną już, podduszoną kapustę i marchew dodać do masy mięsnej. Też smakuje dobrze. Ja zdecydowanie wolę wariant z surową kapustą i marchwią dodawaną do mięsa i ten dzisiaj prezentuję. Jak sami widzieliście, pracy tutaj dużo nie ma. Danie jest przepyszne, zdrowe i gorąco polecam. Smacznego!